Was serdecznie w dwunastym odcinku serii z moimi polskimi płytami winylowymi. Wertujemy dalej moją kolekcję, no i postaram się w miarę ciekawie opowiadać na temat zespołów, które posiadam, płyt, których posiadam, oczywiście. Potem seria zagraniczna, no i tak, jak było. Niektórzy, którzy oglądają mnie niemalże od początku, wiedzą, jak działam. Moi drodzy, bohaterem 12 odcinka serii jest grupa, którą złośliwie nazywali zespołem dla ośmioklasistów. Natomiast wokalistka tej grupy zdobyła już niemała, niemałą popularność troszeczkę wcześniej, śpiewając razem z Grzegorzem Stróżniakiem i Małgorzatą Ostroską na debiutanckim albumie zespołu Lombard, śmierć dyskotece. Wanda Kwietniewska, bo o niej mowa, po odejściu od Lombardu założyła własną grupę Banda i Wanda. Ich debiutancki album okazał się wielkim sukcesem. Numer katalogowy tej płyty to SX-2190, co oznacza, że płyta wyszła w okolicach, jeżeli śmierć dyskotesce był 83 rok i, i tutaj 290-84 powiedzmy ta płytka debiutancki album Bandy i Wandy i tutaj rzeczywiście grupa w świetnym składzie, co by nie było, bo oprócz Wandy Kwietniewskiej, która oczywiście śpiewała, pojawił się Marek Graduli, który dużo później współpracował chociażby z Tadeuszem Dalepą, czy Budką Suflera, Jacek Krzakleski, głównie znany ze współpracy z grupą Lady Punk na płycie Zawsze tam, gdzie ty, o tym też będę mówił w najbliższej przyszłości oraz oczywiście grupa Perfect Henryk Baron na gitarze basowej i Andrzej Tylec, wspaniały, nieżyjący już dzisiaj e, perkusista, znany chociażby z udziału w nagraniu albumu, albumu NOL zespołu Breakout w roku 76. Natomiast sam album, rzeczywiście e, tutaj, e, tutaj mamy kilka e, takich powiedziałbym młodzieżowych utworów, ale wcale nie oznacza to, że... Ta płyta jest jakaś taka płytka czy, czy denna. No, uważam, że, e, uważam, że e, przesadzili co po niektórzy krytycy muzyczni porównując e, bardzo ambitną jakby nie było e, muzykę do e, szkoły podstawowej. Przecież wiadomo jeszcze warto wspomnieć o e, muzyce do e, serialu dla młodzieży 7 życzeń. Do tutaj, czyli słynnego Kota Rademnesa, który, który spełniał życzenia głównego bohatera. Miał świetna rola zresztą jako ojca Witolda Dębickiego. Bardzo lubię tego aktora. Banda Iwanda, moi drodzy. Tutaj rzeczywiście jest kilka fantastycznych piosenek. Wymieniłbym stylowe ramy. Oczywiście. Chcę zapomnieć, no i dwa hiciory, czyli Hi-Fi i Nie Będę Julią, które to y, również ukazały się na singlu. Warto wspomnieć, że dwa wydania były tej płyty. Tutaj mamy późniejsze, bo już półokrągłe e, polskie nagrania. A wiem, że miałem jeszcze e, tą płytę na tak zwanym Kogutku, ale być może jako dubel. Poszła gdzieś na wymianę, a zostawiłem sobie, jak wiadomo, w lepszym stanie ten album. Warto wrócić do tego, do tego zespołu, bo lata 80., jeżeli chodzi o polskiego rocka, to totalny rozkwit różnych form zespołów muzycznych, i po prostu no, należy o tym pamiętać. Banda i Wanda. Na dobrą sprawę, nagrali jeszcze jedną e, płytę, który, który, na której to utwór tytułowy stał się e, jedną z najlepszych, moim zdaniem, ballad rokowych, polskich ballad rokowych. Mamy czas. Był rok 85, e, zmiana e, wydawcy z polskich nagrań na e, Pronit. No i tutaj mamy również inny skład, troszeczkę zespołu ponieważ do nie właściwie skład jest ten sam tylko został zamieniony perkusista Andrzeja Tylca zastąpił Marek Kapłon bombardier z grupy najbardziej znany z grupy TSA oczywiście grał również w zespole Dream i wielu innych Tutaj moi drodzy, też kilka fajnych utworów. Wymieniłbym ag, jaki wspaniały Paragoni Parę, klasyka, kochaj mnie, miły. I właśnie, podróż bez biletu, czyli mamy czas. Bardzo fajna płyta. Bardzo fajna płyta, która jeszcze dosyć często pojawia się na rynku wtórnym. Zresztą, podobnie jak pierwsza. Numer katalogowy PLP 0010 yy, I tutaj mamy Pronit szczególny, jeden z pierwszych yy, Wadą konkretną tego egzemplarza jest to, że płyta jest minimalnie odparzona i troszeczkę to słychać ale kiedyś kupiłem właśnie Szkoda, bo cały pakiet polskich płyt, które były właśnie Odparzone. To jest jedna z nich. Długo nie było tej serii, moi drodzy, więc e, warto oczywiście wrócić do prezentacji i w miarę jakiegoś krótkiego sensownego omawiania e, tych płyt i zespołów, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, w kolejnym, trzynastym e, już odcinku serii, no, grupa już dzisiaj troszeczkę zapomniana, o której warto również pamiętać.